Internet to niezwykłe narzędzie, które daje nam mnóstwo możliwości, jak wspólnie, rodzinnie, w mądry i ciekawy sposób to wszystko wykorzystać. Między innymi o tym dzisiaj porozmawiam z moim super gościem. Psycholog, nauczyciel, wykładowca, który słynie z tego, że internet i technologię włącza do programu nauczania, Przemek Staroń. Dzień dobry, tak, to ja jestem i bardzo mi miło. Mi również. I zacznijmy może od kontrowersyjnej dla niektórych informacji. Na twoich lekcjach uczniowie ponoć mogą tak sobie normalnie korzystać ze smartfonów, z internetu i ciekawa jestem, jak to wygląda w praktyce. Tak, to jest prawda, wszystko, co mówi tutaj Justyna. W praktyce wygląda to w ten sposób, że ja traktuję świat jako jedną wielką ulicę pokątną, z której możemy po prostu czerpać. Dokładnie. Kiedyś mówiłem, że świat jest dla mnie jak wysypisko śmieci, ale jednak pokątna się lepiej kojarzy. I po prostu jakby wszystko może być narzędziem, tak? Czyli mówiąc krótko, mogę wziąć kartkę papieru, żeby pokazać coś albo stworzyć coś z uczniami. No i tak samo smartfon, no błagam, to jest w ogóle, aż się prosi o wykorzystanie tego. W związku z tym, no wykorzystujemy, czy to czasami chciałbym na przykład coś pokazać intensywniej, na przykład za pomocą virtual reality i mamy viewery i sobie, no teraz w czasie pandemii tak nie jest, ale normalnie dzieciaki zakładały viewery, wkładały tam telefony i na przykład lecą nad Nowym Jorkiem w 360 stopniach, oglądają street art poświęcony migracji. No i to jest wow, ale czasami jest taka sytuacja, że na przykład chcę, żeby zapamiętały jakieś bardzo ważne zdanie, na przykład Szymborskiej, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I mówię coś takiego, słuchajcie, mam taką prośbę, otwórzcie aplikację do wysyłania SMS-ów, wybierzcie jakąś osobę. Nie, tam szukają, już wiedzą generalnie, że to będzie coś takiego nietypowego, takiego staroniowego. Ja mówię, dobra, no to wpiszcie ten cytat i wyślijcie, nie? Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, Wisława Szymborska. I to jest niesamowite, jak one po prostu wysyłają i co się stanie, niektórym przychodzi odpowiedź po 10 sekundach, niektórym po 2 minutach i mówią, o Jezu, ktoś mi odpisał, moja mama, a pewnie jesteś na lekcji ze Staroniem, nie? Albo na przykład drugi SMS potem przychodzi, ej, ale wiesz co, to jest niegłupie. To ma moc. Tak, to ma moc. W związku z tym, jakich jeszcze informacji szukają uczniowie w tych smartfonach? Jak jeszcze to wykorzystujesz? Wiesz co, ja traktuję przede wszystkim smartfon, no oczywiście siłą rzeczy podłączony do internetu, jako takie okno na świat. I często tłumaczę osobom dorosłym, które mają taki opór, nie? Przed tym, że ojej, smartfony i tak dalej dla dzieci. Ja mówię, słuchajcie, ale przecież my wszyscy używamy smartfona jako okna na świat, bo się kontaktujemy z ludźmi, bo sprawdzamy pogodę, bo sprawdzamy, jak dojadę, bo generalnie mamy tam na przykład dostęp do konta. W związku z tym to wszystko de facto może być po prostu źródłem inspiracji. No przede wszystkim jest tutaj Google, że tak powiem, które umożliwia znalezienie wszystkiego. I na przykład jeżeli ja chcę, żeby dzieciaki znalazły informacje o jakimś filmie, ja mówię, proszę, googlujemy. I nie dość, że one wtedy mają poczucie takiej partycypacji i też tego, że aha, smartfon, spoko, narzędzie pracy, to jeszcze na dodatek. Potem dyskutujemy o jakby zawartości merytorycznej tych informacji. No właśnie, i tutaj to jest kolejny wątek, który trzeba poruszyć, bo myślę, że ta filtracja tych treści, które są w internecie, weryfikacja, to jest coś, co dzisiaj młodzi ludzie muszą potrafić ogarnąć. No i pytanie, jakie ty masz na to metody? No bo wiadomo, że dzisiaj w internecie jest absolutnie wszystko. Jak się w tym nie pogubić? Przede wszystkim trzeba sobie ustalić, czemu, komu warto zaufać. Ja to opisałem na początku swojej książki, że są takie dwie fundamentalne latarnie, które pozwalają nam iść przez życie. To jest latarnia takiego wspólnego dla całej ludzkości rozumu, którą widać w baśniach, mitach i tak dalej, a druga latarnia to jest nauka. I te dwie latarnie to są jak dwa drzewa Walinoru, które u Tolkiena, ja mam tutaj tatuaż z Tolkiena, więc sobie pozwalam na takie skojarzenia, one po prostu oświetlały całą Ardę. I jakby to jest punkt wyjścia. Nie? Czyli na przykład, jeżeli znajdujemy jakąś informację, no to korzystamy przede wszystkim z tego, odnosimy to do takiej mądrości, którą na przykład ja przekazuję, wspólnie odkrywamy za pomocą filozofii, etyki i tak dalej, ale też latarnia nauki, czyli na przykład różne psychologiczne aspekty. Czy ta informacja, którą przeczytałeś w internecie, budzi w tobie emocje? No budzi. No dobra, no to jak myślisz generalnie? Czy informacja jako taka powinna to robić? Dokładnie tak. No i wtedy się tak sobie zapala czerwona lampka. Tak. I ja co ważne jeszcze bardzo, ponieważ wsłuchuję się w to, co mówią różni ludzie, czy to Joseph Campbell, najwybitniejszy mitoznawca XX wieku, czy nawet ostatnio Mariusz Szczygieł, jak była transmisja Nagrody Literackiej Nike, powiedział, że to w literaturze jest nadzieja. W związku z tym ja piszę opowiadania, różnego rodzaju artykuły, stworzyłem na przykład taki artykuł jak Artefakty myślenia, wiążąc jakby te takie podstawowe zasady funkcjonowania w internecie, jakby
można powiedzieć, udekorowałem to no, takimi pojęciami z gier RPG. Nie? Na przykład, kiedy trafisz na jakąś informację, załóż hełm podejrzliwości. Nie? Na tej zasadzie. Albo opowiada... Ale super, bo to jest język, którym trafiamy właśnie do młodych ludzi. No właśnie o to chodzi. A przecież tak naprawdę no, przez wszystkie stulecia poszukiwaliśmy odpowiedniego kanału. To nie chodzi w tym momencie o to, żeby stawać się takim boomerem, który próbuje być młodzieżowy. Absolutnie nie. Tylko chodzi o to, żeby potraktować młodych ludzi jako mieszkańców dżungli, do których wybiera się etnograf i próbuje poznać ich kody językowe, kody kulturowe. No i tyle. Mhm, ta weryfikacja jest bardzo ważną kwestią. A drugą, bezpieczeństwo. Jak młodzież bezpiecznie powinna poruszać się po tym internetowym świecie wiedzy? Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo związane z wiedzą, no to tutaj mamy właśnie wszystkie te takie próby pokazywania zasad i nie tylko pokazywania zasad, ale wdrażania tych zasad dotyczących surfowania po internecie, tak? Czyli to nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć młodemu człowiekowi, sprawdzaj, czy ta informacja ma sens. Chodzi o to, żeby on to potraktował to, co w ogóle mówimy, jako raz ważne, dwa sensowne i też jako przygodę, jako fun. Stąd na przykład właśnie te artefakty, jakieś tam, nie wiem, eliksir zapomnienia, czy coś w tym rodzaju. I to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jest także bezpieczeństwo w rozumieniu nie tylko wiedzy, ale też jakby na przykład własnego wizerunku. Oczywiście, tak? Prywatności. Dokładnie tak. I to znowu musi się opierać na jakby rozumieniu pewnych zasad. Co ciekawe, bardzo często mam takie wrażenie, że jakby generalnie osoby dorosłe zapominają, że no, wy ucielęciem był. I często jak rozmawiam z dorosłymi, mówię, słuchajcie, czy jeżeli wy naprawdę podejdziecie do dzieciaka i będziecie mu głosić kazania i tak dalej, czy to tak jakby zadziała? No i często słyszę, no nie, no chyba nie. Mówię, no właśnie, to trzeba zrobić po prostu inaczej. Nasz świat tak naprawdę nie jest światem jakimś takim strasznym, co by o nim nie mówić. Po prostu wymaga odpowiednich narzędzi, tak? Narzędzia. To jest kluczowa sprawa. Zawsze mówię, że wszystko da się zrobić poza trzaśnięciem obrotowymi drzwiami. Chociaż, jeżeli znajdziemy odpowiednie narzędzia, można je trzasnąć obrotowymi drzwiami. To jest kwestia narzędzi, tak? Jeżeli, podam taki przykład. Był kiedyś taki proceder, znaczy problem gdzieś tam, że było kilka ulic i ludzie wyrzucali masę petów. I nikt nie mógł, władze osiedla, że tak powiem, dzielnicy nie mogły nic z tym zrobić. I w końcu przyszedł ktoś i powiedział, słuchajcie, my po prostu potrzebujemy dobrego narzędzia. Dobrym narzędziem jest gamifikacja. I co stworzono? Stworzono taki boks przezroczysty, podzielony na pół. I ja to może tak oddam w realiach polskich, będzie łatwiej. Wyobraźmy sobie, że było tam napisane, który zespół piłkarski jest lepszy. No i teraz wyobraźmy sobie dwa konkurujące ze sobą. I podpis, głosuj petami. W ciągu kilku tygodni, w zasadzie dni, zewsząd zniknęły z tego osiedla pety. To jest kwestia umiejętnego podejścia. Tym się na przykład zajmuje terapia prowokatywno-paradoksalna, która podkreśla, że czasami trzeba bardzo nietypowo do człowieka podejść. Więc naprawdę, to nie jest tak, że to jest niemożliwe, żeby dziecka nauczyć. Chodzi o to, żeby po prostu znaleźć dobre narzędzie. I się wtedy uda. Tych narzędzi ja jako rodzic również cały czas szukam, ale wracając jeszcze do tych lekcji, do korzystania ze smartfonów, czy ty masz jakieś konkretne zasady i narzędzia właśnie? No bo jeżeli te dzieciaki mają dostęp do tego telefonu, to powiedzmy, że tutaj jest trochę cienka granica między googlowaniem informacji na temat filmu, geografii, czy czegokolwiek innego związanego z tematem lekcji. A wiesz, tutaj nagle ktoś wejdzie na Messengera, ktoś tutaj przeskroluje Instagram. Jak to wszystko tak funkcjonuje? Czy są zasady, czy jednak stawiasz na zaufanie? Ja przede wszystkim nie mam takiej potrzeby, że na zasadzie nie, wszyscy musicie siedzieć jak trusie i mnie słuchać, bo ja zawsze wychodzę z założenia takiego i to nie jest, że Przemek Saroń sobie to wymyślił, tylko to jest po prostu potwierdzone przez psychologię, że my często jak pracujemy z innymi ludźmi, czy to jako nauczyciele, czy terapeuci, ale też jako rodzice, to tak naprawdę bardzo często uaktywniają się, nazwijmy to, nasze trzaski, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, mogę mieć taką historię życia, że wyrosłem na człowieka, który jest, nie wiem, niedowartościowany, tak? I ja nie widzę tego, jak ja po prostu projektuję i przenoszę te różne swoje trzaski na te dzieci. I to jest kluczowa sprawa. Przede wszystkim pogłębienie rozumienia siebie, jak mam do czynienia z odbiorcami. Czyli w momencie, kiedy dziecko na przykład używa tego telefonu, to warto zadać sobie pytanie, czy to jest problem taki obiektywny, który, nie wiem, zagrozi funkcjonowaniu galaktyk we wszechświecie, czy to po prostu uderza w jakiś taki brak emocjonalny we mnie, tak?
I to jest podstawa. Ja to mam przepracowane, chodzę na terapię i w ogóle w związku z tym to nie uderza we mnie. I nagle się okazuje, że te telefony wtedy nie są takim problemem. No tak, ale tutaj ja muszę zabrać głos jako rodzic, jako matka. No, u mojej 9-letniej córki to wygląda nieco inaczej i myślę, że w podobnym wieku to też tak wygląda, że dzieciaki albo ograniczają się do grania w jedną grę, tą ulubioną, albo jest to katowanie bajek na YouTubie. Więc wiesz, jak tutaj pokazać im, że internet daje tyle możliwości, że to jest potencjał, no bo wiesz, to jednak chcesz mieć nad tym kontrolę delikatną, no. Znaczy i właśnie tutaj trzeba... Znaczy inaczej, chcesz, żeby było dobrze. Dokładnie o to chodzi. Trzeba mieć świadomość, że nam chodzi o dobro dziecka, tak? Ale to tak samo jak jeżeli chodzi nam o dobro dziecka, my nie będziemy mu zabraniali wychodzić z domu, ale są tacy ludzie, którzy po twoim lęku, rodzice na przykład, dziecka prawie w ogóle nie puszczają na podwórko. Albo nie biegaj, bo się spocisz. Znowu, wracamy do przepracowania swoich trzasków. Natomiast to, co ty mówisz, Justyna, tak już zupełnie serio, to jest tak, że to jest pytanie o to, jak bardzo dać wolność, żeby było bezpiecznie. Nie? Mhm. I tu przede wszystkim od razu mówię, trzeba zajrzeć do psychologii rozwoju i zobaczyć jakby różnicę w funkcjonowaniu 9-latka i 15-latka. To jest punkt wyjścia, właśnie to jest ta latarnia nauki, bo inaczej pracuje się z 9-latkiem, który cały czas siedzi i gra w jedną grę, inaczej pracuje się z 15-latkiem, który mi na lekcji skroluje, załóżmy, Messengera. To są dwie różne sytuacje. To jest problem, mam takie wrażenie często, że my wrzucamy wszystko do jednego worka. Smartfony, nowe technologie, internet. To prawda. A to są zupełnie różne rzeczy. Ja cały czas to podkreślam, że jakby my bardzo szybko, i to jest jeden z problemów naszego systemu edukacji, zaczynamy oceniać. Nie uczymy się tych naukotwórczych pierwszych ruchów, czyli opisz, co widzisz, wyjaśnij, spróbuj zrozumieć i gdzieś tam na końcu oceń. Czyli załóżmy, siedzi ktoś z telefonem sobie, nie? I scrolluje. My, o, no już, olewa nas, nie? A w tym momencie może zadać sobie warto pytanie. A może on po prostu poszukuje, nie wiem, prezentu na Dzień Matki. A może on sobie czyta krytykę czystego rozumu Kanta. I to wcale nie jest takie abstrakcyjne, jak by się wydawało, bo nieraz dzieciaki z Zakonu Feniksa ode mnie, które się przygotowywały do olimpiady filozoficznej, one mówiły, nie? Że po prostu jechały sobie SKM-ką i sobie tam po prostu czytały teksty filozofów na telefonie, bo to wszystko mamy w zbiorach cyfrowych Zakonu Feniksa. I na przykład naprzeciwko siedziała osoba, która czytała książkę. I były takie sytuacje, gdzie jacyś dorośli się wypowiadali, komentowali na głos. Ach, ta młodzież... Tylko w telefonach, tak. I w telefonach. Tak. Wiesz co, ja ci też czytają się... książki, a ci w tych telefonach. Ja też się bardzo często na tym łapię, bo tak naprawdę nie jest istotne, ile nasze dziecko coś robi, tylko co. Czy to jest coś wartościowego, ważnego, bo może się okazać, że ten 9-latek, nie wiem, właśnie kończy obrabiać filmik, jak śmiga na desce. Dokładnie o to chodzi. I też czasami zastanawiam się, jakby to było, jakby zamienić rolę. Gdy na przykład ja piszę jakąś wiadomość albo kończę ważnego maila i ktoś do mnie Dokładnie. Podchodzi i mówi: Justyna, minęło 15 minut, oddaj mi komputer. I wtedy wiem, że no to nie jest dobre rozwiązanie, tak. Bo musimy też pamiętać o podstawowych zasadach wzajemnego szacunku, Oczywiście. O trosce i tak dalej, ale wiesz, Właśnie. Ale... Nie, dobra. Nie, no ale wiesz, że ja tak jakby wiem, że to jest ta jedna strona medalu, ale z drugiej strony, wiesz, no też nie możesz tak dać wolnej ręki. Znaczy, czy jest... jakieś zasady twoim zdaniem tutaj powinny obowiązywać? To jest pytanie, czy to nie jest jakieś założenie? Nie można dać wolnej ręki. No, słuchaj, praktyka moja codzienna wygląda tak, że dzieci chcą więcej, dłużej, intensywniej, a jednak, wiesz, to są obowiązki, trzeba odrobić lekcje, trzeba wspólnie zrobić kolację i tak dalej. No, wiesz, no myślę, że ta wolna ręka u wielu rodziców w tym momencie może wywołać oburzenie nawet. No, wiele rzeczy, które są mądre, wywołują oburzenie, taka jest prawda, ale to nie chodzi o to, czy coś oburza, tylko chodzi o to, czy jest skuteczne. W momencie, kiedy ja zakładam, że dziecko powinno mieć, znaczy w ogóle jakby zaczynamy od takiego pytania, czy powinny być jakieś zasady, tak? No to prawda jest taka, że no, odpowiedź jest dosyć prosta, że zasady generalnie muszą być zawsze, we wszystkim, bo to daje poczucie bezpieczeństwa, tak? Zasady nam strukturyzują rzeczywistość. Brak zasad to jest tak naprawdę życie w lęku. Chaos. To jest chaos. Natomiast to nie jest tak naprawdę pytanie o to, czy zasady powinny być, tylko jakie one powinny być i jak powinny być przekazywane oraz ewentualnie egzekwowane. Ja podam przykład. Ja na swoich lekcjach, i tu znowu przypominam, czym innym jest praca z 9-latkiem, czym innym z 15-latkiem.
czym innym jest praca rodzica, a czym innym jest praca nauczyciela, tak? Mhm. To jest bardzo ważne. My nie możemy tego wrzucać do jednego worka. I to, co jest kluczowe, to to, że ja w momencie, kiedy pracuję z nastolatkami, ja mówię, słuchajcie, ja mam taką jedną fundamentalną zasadę, tak? Właśnie zasadę wzajemnego szacunku. Załóżmy, ktoś z nas będzie miał wrażenie, czy wy, czy ja, że ta zasada jest łamana przez któregokolwiek z nas, no to wtedy możemy o tym rozmawiać. Czyli na przykład, czy ja w ten sposób, nie wiem, jakby łamię szacunek w stosunku do kogoś, jeżeli sobie skroluję telefon, czy to jest łamanie, zastanawiamy się nad tym. I tak naprawdę często dochodzimy do wniosku, że samo w sobie nie. Natomiast jeżeli ja na przykład, dajmy na to, siedzę, przyjmuję taką mowę ciała, znaczy postawę i to jest mowa ciała, która w zasadzie, o tak, no to wtedy człowiek się czuje niezbyt fajnie. Trzeba zadać sobie pytanie, co de facto jest na przykład łamaniem zasady szacunku albo jakiejś innej. Natomiast tutaj wchodzi jeszcze w grę jedna rzecz, mianowicie kwestia intensywności. My bardzo często myślimy o zjawiskach zero-jedynkowo. Natomiast intensywność, natężenie jakiegoś zjawiska ma znaczenie fundamentalne. Dla przykładu, wszystkie problemy emocjonalne, afektywne, z którymi mamy do czynienia, de facto to są problemy nie wynikające z tego, że ktoś ma nagle coś, czego nie ma inny człowiek. Nie. To chodzi o to, że wzrosło natężenie czegoś, co jest u każdego normalne. Ty się boisz na przykład czasami wyjść z domu, w sensie wracasz, jejku, czy przypadkiem włączyłam, nie włączam żelazka. Ja się mówię, kurde, czy ja wyłączyłem kuchenkę. I to jest normalne. Ale jeżeli intensywność tego rośnie i ja każde wyjście z domu okupuję trzykrotnym powrotem, no to wtedy zaczyna się problem. Tak samo jest z lękiem, tak samo jest ze smutkiem i tak dalej. Czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z tym, że dziecko siedzi sobie i gra, i ono gra, i gra, i gra, i gra, i gra, no to rzeczywiście tutaj ta intensywność jest problemem, a nie to, że dziecko to robi. Tylko że znowu, co jest ważne, cały czas podkreślam, de nihilo nihil fit, tak napisał Lucrecjusz, z niczego nie powstaje nic, wszystko ma swoją przyczynę. Warto zadać sobie pytanie, co takiego się dzieje, że dziecko w tym momencie, na przykład ono cały czas gra. Dla przykładu, Frankl, wybitny filozof i psychiatra, posłużył się kiedyś metaforą takich trzech brył. Mamy kulę, walec i stożek. Wszystkie mają ten sam promień. Jeżeli rzutujemy je na płaszczyznę, czyli jakby oświetlimy je lampą, to one rzucą na ziemię trzy takie same cienie, trzy kółka. Patrząc tylko na tę płaszczyznę, na te trzy kółka, my nie wiemy, czy to jest cień pochodzący od stożka, czy to jest cień pochodzący od kuli, czy od walca. Kiedy dziecko siedzi i gra, to ja, patrząc tylko na to, nie wiem, czy ono na przykład ma tendencje jakieś do uzależnień, czy ono na przykład ucieka od problemów rodzinnych, czy ono po prostu jest zajarane mechaniką tej gry, tak? O to tu chodzi. Więc musimy mieć postawę badacza. Zanim ocenimy, sprawdźmy, przyjrzyjmy się temu i tak dalej, tak? Właśnie, my jako rodzice musimy być zawsze czujni i bardzo często te problemy też wynikają z tego, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, co te nasze dzieci tam robią w tych telefonach. Więc myślę, że warto to na pewno sprawdzić, warto rozmawiać, ale też na pewno są takie rzeczy, aktywności, które można w sieci robić razem. Oczywiście. Masz jakieś fajne przykłady? Ale naturalnie, że tak. Ja powiem szczerze, że w ogóle najprostsza sprawa. Często się mówi o tym, że Netflix teraz króluje, tak? Na Netflixie, czy na HBO, czy na Amazon Prime, w ogóle mnóstwo jest takich teraz platform, gdzie można oglądać mega wartościowe rzeczy. Oglądajmy to razem. Ja bardzo często mówię, że książki, filmy, one są same w sobie super, ale one szczególną wartość mają wtedy, kiedy robimy to z kimś wspólnie, tak? Dlatego na przykład umawiamy się na seanse filmowe, chodzimy do kina. I to jest to. Róbmy to razem. Można to naprawdę doskonale też gamifikować. Mam takiego kolegę, który akurat robi to z córką a propos książek. Oni się ścigają, kto więcej książek w miesiącu przeczyta. Dobre. Prawda? Tak. I to jest taki, wiecie, taki fajny challenge i to w ogóle budzi takie fajne, zdrowe emocje. I tak samo można robić właśnie ze wszystkim. Na przykład, kto znajdzie, nie wiem, więcej artykułów na jakiś temat. To nie chodzi tak naprawdę o to, jakby, czy my, załóżmy, nie wiem, robimy to czy tamto, tylko jak to robimy. To jest tak samo jak z matematyką. Jeżeli ktoś przychodzi, załóżmy, na lekcję, nauczyciel, dzisiaj będziemy rozmawiać o tangensach i kotangensach, nie? No to wiadomo, dzieciaki są pełne zapału, całe życie czekałem, żeby ktoś mi powiedział o tangensach i kotangensach. No, wiadomo. Natomiast może wejść nauczyciel, o tym mówił Sugata Mitra kiedyś na TEDzie, wybitny teoretyk i praktyk edukacji. I wchodzi do sali i mówi tak, słuchajcie, w Ziemię leci asteroida, naukowcy jej nie zauważyli. Dzieciaki, jak to? No tak, serio, ale ona uderzy czy nie uderzy? Nie wiadomo. Trzeba to obliczyć. Tak, i właśnie wtedy się gdzieś pojawia, wiecie, ale ja na studiach miałem taki sekretny wzór, nie? Taki z działu ksiąg zakazanych. Dzieciaki,
to policzmy to. No ale wiecie, to się nie uda, bo wy nie wiecie, co jest tangens i kotangens. To pan nam powie i policzymy. Wszystko jest kwestią umiejętnego jakby pokazania, że coś jest fajne. Tak samo jest na przykład, ludzie mówią, nie wiem, że ten przedmiot jest nudny. Nie ma nudnych przedmiotów. Wszystko jest fantastyczne, jeżeli to się dobrze pokaże. I tak samo jest tutaj. Szukanie materiału w internecie może być fantastyczne wspólnie, jeżeli my po prostu będziemy do tego mieli odpowiednie podejście. Bo to, co decyduje o jakości naszej współpracy z kimkolwiek, to jest relacja. To jest relacja. I to jest jakby główna przestrzeń. Jeżeli dziecko czuje się zafascynowane, czuje się, że naprawdę my się nim interesujemy, a nie tylko nie rób tego i idziemy sami grać w grę na komórce. No to masz dzisiaj 15 minut, odpal sobie. Dokładnie o to chodzi. Jest mnóstwo naprawdę fantastycznych rzeczy. Mówię, ja serio bardzo często mówię, obejrzyjcie coś wspólnie na Netflixie. Obejrzyjcie serial, film. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na przykład teraz w ogóle ostatnio na Amazon Prime Olga Woźniak poleciła mi film, znaczy serial Tales of the Loop. Nie, opowieści z pętli, które są naprawdę serialem przepięknym wizualnie, stworzonym na podstawie, uwaga, ilustracji wybitnego artysty. Ja to oglądałem akurat z Jędrkiem i z naszym pieskiem Sheldonem i powiem szczerze, że po prostu to była magia. I tam jest mega poruszony problem, i to w takim fajnym sztafarzu, post-apo, science fiction, jest poruszony problem relacji rodzinnych, tak? Ja nie chcę tutaj spoilerować. I w momencie, kiedy na przykład rodzic, to też jest ważne, to nie chodzi o to nawet, co my robimy razem, tylko co my potem z tym zrobimy. Czyli na przykład, jeżeli my włączymy film familijny, no, włączymy, obejrzymy i pa, to jest jeszcze nic. Ale jeżeli my włączymy film, dziecko się zainteresuje i potem ty, słuchaj, jak myślisz, a gdyby ten bohater zrobił inaczej? Zaczyna się rozmowa. No tak, można też dodatkowo różnych informacji zacząć wyszukiwać, coś sprawdzać, dopisać różne scenariusze. Dokładnie o to chodzi i to jest clue. Ja zawsze mówię, że jakby pewne rzeczy rodzą się w sposób naturalny. Jeżeli ja na przykład przyjdę na lekcję i powiem, dzisiaj będziemy mówić o Platonie, no to tak trochę, no fajnie. Ale jeżeli ja na przykład powiem dzieciakom, słuchajcie, nie macie poczucia, że często nam się coś wydaje, a potem się okazuje to zupełnie inne? Nie? Na tej zasadzie. Albo na przykład, słuchajcie, jaką ja mam pewność, że wy istniejecie? Może jesteście przedmiotem mojej wyobraźni? Zaczynam tak, nie? I potem mówię, a może to jest tak, że tak naprawdę są też filmy, które można doskonale przywołać w tym kontekście. Załóżmy, nasze mózgi są w naczyniach i to jest taka symulacja. I gadamy o tym i potem dopiero się pojawia wątek Kartezjusza, Platona i tak dalej. A jeszcze w to są włączone klocki Lego, różne inne magiczne przedmioty, jak to u ciebie bywa. Tak, i ja też dzięki temu właśnie, dlatego mówię o tym świecie rozumianym jako ulica pokątna, że jeżeli człowiek, jakby tam, tu w tym momencie dorosły, jest w stanie się po prostu podjarać jakąś rzeczywistością, to w tym momencie, używając klocków Lego, książek i smartfona, on też pokazuje jakby jego miejsce. Tak? Że to jest po prostu narzędzie, to ale jest jedno tak, z wielu. Tak samo, no dzisiaj trzeba to postawić na równi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jeszcze dodam a propos tego, co mówiłaś z tymi różnymi rzeczami, które wspólnie można robić. Ja osobiście polecam bardzo mocno augmented art, czy w ogóle augmented reality. Naprawdę tego jest bardzo dużo. Są książki, na przykład mały książę wyszedł w postaci rzeczywistości rozszerzonej. Czytamy wspólnie książkę, mega. I to jeszcze małego księcia, super. A co bierzemy jeszcze dodatkowo? Smartfon czy tablet i czytając, oglądamy i widzimy, jak mały książę ogarnia baobaby. Pięknie. Chociaż wiesz co, muszę przyznać, że to wszystko tak pięknie brzmi i tak fajnie się o tym mówi, a w praktyce powiem ci, że kiedy jesteśmy po całym dniu pracy, kiedy wszystkie dzieci chcą od nas coś w jednym momencie, no z realizacją bywa nieco gorzej, tak, ale myślę... Ja mam świadomość, że my mówimy o tym. Ja absolutnie cały czas powtarzam, że to... Zresztą nikt nie powiedział, że będzie łatwo. No. Nie no, oczywiście, to... ale trzeba się z tym mierzyć i, tak. I trzeba robić tak, żeby było dobrze. Myślę też, że nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ten smartfon, tablet stał się zakazanym owocem. No, dokładnie, dokładnie. Bo to wtedy kusi, pociąga najbardziej. Ja myślę, że tak i że to jest jeden z największych błędów, jakie w ogóle tak naprawdę my popełniamy, chcąc kogoś zachęcić do jakiegoś działania, czy zniechęcić.
Bo to jest tak, że my zakazując czegoś, automatycznie dajemy temu moc. To wystarczy zobaczyć, jak na przykład dzieci reagują, przychodzą z przedszkola i używają wulgaryzmów. Są tacy rodzice, którzy prosto im tak mówić, a dziecko, aha, od razu. Ale tak samo jest z pieskami, tak? Piesek złapie coś, chce mu zabrać, to jest w ogóle automatycznie najlepsza zdobycz świata. Ja zawsze polecam mądrość Konfucjusza. Jeżeli chcesz coś ścisnąć, musisz to najpierw rozciągnąć. Jeżeli chcesz coś rozciągnąć, musisz to ścisnąć. Chcesz, żeby łuk, żeby strzała poleciała w prawo, napnij cięciwe w lewo. I to właśnie o to chodzi. Ja podam przykład, jak są nauczyciele, którzy zabierają dzieciakom smartfony przed lekcją, do takich pudełeczek często. No właśnie, jak inni nauczyciele tutaj reagują na twoje innowacyjne metody? Bardzo różnie. To jest, są tacy, którzy w ogóle ich to w ogóle nie rusza, są tacy, którzy mnie nienawidzą, są tacy, którzy mówią wow. Jakby no każdy z nas, to badania z psychologii społecznej pokazały, że zawsze są trzy grupy, tak? Ludzi, którzy nas uwielbiają, którzy nas bardzo nie lubią i tacy, którzy są obojętni. No i po prostu u każdego człowieka, można powiedzieć, zmienia się jakby liczebność tych grup, też na przestrzeni życia. Natomiast to, co jest ważne, kiedy zabierasz dziecku telefon, to abstrahując od tego, że być może właśnie on czeka na SMS-a od mamy, która miała, nie wiem, kolonoskopię pod narkozą i ono czeka na SMS-a, synku, wybudziłam się, tak? Zacznijmy od tego. I ty nie wiesz w tym momencie, co ty przerywasz. I jakby jak zabierzesz coś takiego, nie oczekuj, że dziecko nagle w ogóle w tym momencie zacznie chcieć ciebie słuchać. Tak, i będzie siedziało i uważało na lekcję. Dokładnie o to chodzi. To nie w tym rzecz. Miej świadomość, że to dziecko najprawdopodobniej, ono będzie już myślało tylko o tym. Zwłaszcza, że zostało mu to zabrane. Więc paradoksalnie często trzeba umożliwić, nie? Ja podam przykład pandemii. Bardzo szybko dzieciaki poczuły, kurczę, że jednak ten kontakt taki przez ekran smartfona, czy tableta, czy laptopa, to jest za mało, my chcemy relacji. Mądrość Konfucjusza. Natomiast ja powiem szczerze, że ja zawsze używam takiej metafory, której się nauczyłem dzięki pewnemu księdzu z Nadbajkału, który zapytał mnie pewnego razu, jak byłem 12-latkiem, w jakimś tam temacie. On powiedział tak, Przemek, słuchaj, jak masz wiadro pełne piasku, to co zrobić, żeby to wiadro, no, żeby nikt tam ci nic nie dosypał, nie? A ja tak, stanąć na czatach, nakryć je czymś i tak dalej. On się tak uśmiechnął i powiedział, Przemku, ale jeżeli wiadro jest pełne, to jak ktoś ci może coś tam dosypać? Jeżeli zadbamy o to, żeby potrzeby naszego dziecka związane z kontaktem z nami, z fajnie spędzanym czasem, były zaspokojone, to kurczę, to automatycznie ono będzie miało mniej potrzeb związanych, znaczy mniej potrzeb, żeby zaspokajać potrzeby. Nie będzie też miało gdzie tego szukać. Dokładnie. No i myślę, że to może być piękna puenta naszej rozmowy. Dziękuję ci, Przemku. Tutaj padło bardzo wiele cennych, mądrych i praktycznych słów. Ja na pewno wezmę je sobie do serca. Mam nadzieję, że wy również. Dzięki. Ja ci również bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i życzę naprawdę wspaniałej podróży przez ten świat, który jest de facto ulicą pokątną.